Portal popkulturowy na ekranie.pl poleca. Nowy podcastowy serial dokumentalno-fabularny. Od środka. Jak powstawały psy. Najsłynniejszy polski film sensacyjny. Odkryj ciekawostki i tajemnice z planu filmowego opowiedziane jak nigdy dotąd. A kto słucha, ten przeżyje. Na własne uszy i na ekranie.pl. Serial podcastowy Od Środka, wyprodukowany przez wytwórnię podcastów Voice Up Agency, posłuchasz za darmo w aplikacjach Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oraz na YouTube i innych platformach podcastowych. Serial podcastowy Od Środka, Jak powstawały psy, polecają też grupy facebookowe Filmy Pasikowskiego oraz Psy, kultowy polski film akcji. Uwaga! Podcastowy serial fabularny, którego słuchasz, opowiada historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami. Od Środka to podcast o kultowym filmie stworzony przez prawdziwych fanów i dla fanów. Dialogi i historie w serialu są fikcyjne, ale oparte na biografiach, doniesieniach prasowych oraz innych materiałach źródłowych. Od Środka to serial podcastowy, jakiego jeszcze nie było. Wszelkie podobieństwo z prawdziwymi wydarzeniami jest przypadkowe. W podcaście pojawiają się słowa powszechnie uważane za wulgarne. Zostałeś ostrzeżony. Wytwórnia podcastów Voice Up Agency przedstawia Od Środka. Jak powstawały psy. Najsłynniejszy polski film sensacyjny. Psy. Droga na ekran. Luty 1992. Plan filmu Psy. Pasikowski jest mniej więcej w połowie kręcenia materiału. Jak na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Właśnie mają kręcić scenę z dodatkowym oświetleniem, ale firma mająca je dostarczyć spóźnia się już 3 godziny. Drugi, weź skocz mi po fajki do magazynku i zadzwoń do tych od świateł, bo mi tu aktorzy stygną i dłużej ich już nie przytrzymam. Się robi, panie reżyserze. Władysław Pasikowski, kręcąc ten film, niemalże przewiduje przyszłość, doskonale wyczuwając nastroje społeczne towarzyszące zmianie ustrojowej, paleniu teczek i zacieraniu śladów przez agentów. Przeczuwa, że powinien to pokazać w filmie i po swojemu rozliczyć się z historią, która właśnie powstawała na jego oczach. Panie reżyserze, mam 2 wiadomości, ale obie są złe. Wal drugi, bo mało czasu już dziś mamy. No to po pierwsze fajki się skończyły, a po drugie ci od oświetlenia dziś nie przyjadą i jutro też nie. To się nie dzieje naprawdę. To nie jest kurwa śmieszne. Panie reżyserze, przypominam, że ma pan też pilnie oddzwonić do pana Andrzeja Sołtysika, który od 2 dni usiłuje z panem porozmawiać. Reżyser wykręca numer do Sołtysika. A kierownik produkcji także nie ma dobrych wiadomości dla Pasikowskiego. Cześć. Słyszałem, że masz dla mnie jakąś wiadomość. Włodek, no wreszcie odzwaniasz. Tak, mam. I nie będę owijał w bawełnę. 2 dni temu przekroczyliśmy budżet. Muszę wiedzieć, na jakim etapie kręcenia jesteś. Ja pierdolę, no w połowie mniej więcej. Mógłbyś przycisnąć firmę od dodatkowego oświetlenia, aby mi te lampy w końcu dowieźli, bo Edelman siedzi wkurwiony, że mu psuje zdjęcia i bez tego nie pójdziemy dalej. A, i fajki nam się skończyły. Fajki? Sobie sami kupujecie od teraz. Ja ci mówię, że kasy na kręcenie nie ma, a ty mi o fajkach tu wyjeżdżasz? Weź się obudź, chłopie, a Pawłowi powiedz, że lampy nie dojadą. Wisimy im za poprzednią fakturę. Póki nie zapłacimy tego zobowiązania, to nowej dostawy nie będzie. Kurwa. No, żebyś wiedział. Ja się zastanawiam, czy nie zatrzymać całej produkcji. Ty mi tu niczego nie zatrzymuj. Pogadam z ludźmi i jakoś im to przedstawię. I znajdź światła od innej firmy. Najwyżej im później zapłacimy, ale kręcić musimy. Pasikowski najpierw pożycza fajki od Bogusia Lindy, a później zwołuje zebranie, na którym uświadamia wszystkich, jak jest. No to zła sytuacja jest, ale gorsze też mieliśmy, co nie, Władek? Boguś, najgorzej to mają żonaci. Ja też mam synka i wiem, jak to jest, gdy trzeba coś do garnka włożyć. No to moją działkę pożyczę kierownictwu studia. Niech zapłacą komu trzeba, bo wiesz, ja bym ten film chciał skończyć.
Budżet przeznaczony na produkcję wynosił 7,5 miliarda starych złotych. Grupa zdjęciowa przekroczyła go o ponad 2 miliardy, co według późniejszych informacji wynikało głównie z inflacji i wzrostu różnych kosztów produkcji, takich jak benzyna, hotele, transport itd. Aby pomóc Zebrze, w której kręcą film, Pasikowski oraz Linda pożyczają pieniądze z kolejnych rat swojej wypłaty kierownictwu studia, aby te mogło opłacić zobowiązania zewnętrzne. Bez takiego poświęcenia jeden z najbardziej kasowych polskich filmów nigdy by nie powstał. Od środka. Jak powstawały psy? Najsłynniejszy polski film sensacyjny. Pasikowski w jednym z wywiadów przyznaje, że filmy robi dla pieniędzy, ale w tym wypadku wizja sławy bierze górę. W końcu jego największym idolem w młodości był Mick Jagger, ale najbardziej fascynowało go to, jak taki brzydal dzięki sławie działa na kobiety. Od podstawówki zaczytuje się w tygodniku filmy, w którym to zamieszczane są plakaty pięknych kobiet, o co w latach 60. było niezwykle trudno. I cały swój pokój ma wyklejony tymi plakatami, a śliczne aktorki i modelki spoglądają na niego ze ściany. Ale prawda jest taka, że gdyby nie to, że słoń mu na ucho nadepnął, pewnie nie zostałby reżyserem. A tak podczas pewnego popołudniowego szwendania się po Łodzi nogi same go niosą pod znany mu adres łódzkiej szkoły filmowej. I wtedy doznaje olśnienia. Hej, młody, potrzebujesz pomocy? W sumie to tak. Jak się dostać na tę uczelnię? Co? Kolejny przyszły aktor? Nie, reżyser. I to najlepszy przyszły polski reżyser. Zamiłowanie do modelek z plakatów zostanie mu na resztę życia i takie dziewczyny będzie obsadzać w rolach damskich w swoich pierwszych filmach. Od środka. Jak powstawały psy? Najsłynniejszy polski film sensacyjny. Halo? Słucham. Pani Jaskółka, tak? Tak, ale kto mówi? O matko, przecież jest 4 rano. Władek Pasikowski się kłania. Przepraszam, że tak wcześnie, ale wpadły mi w ręce twoje zdjęcia. Dostałem je od Lidki, dziewczyny Bogusia Lindy. Powiem tak, właśnie kogoś takiego szukałem. Chciałabyś zagrać w filmie? 17-letnia Agnieszka Jaskółka właśnie się rozbudziła na dobre. Ale proszę pana, ja nie mam żadnego doświadczenia. To i lepiej. Będziesz improwizować. Gwiazdy już mam. Potrzebuję buzi, za którą wszyscy się będą oglądać. Rozumiesz? Chyba tak, proszę pana. Co świetnie. Skoro tak, to zapraszam na plan. Przyszła Angela dzięki karierze modelki nie bała się obiektywu, co miało też swoje złe strony. Aga, możesz się skupić i nie gapić wprost do kamery? Jak co dzień za szybko gadasz. Ty to na mnie teraz nie krzycz. Mówiłam ci, że nie jestem żadną aktorką. Nie krzyczę, tylko głośno myślę. Wspomniane wcześniej problemy budżetowe miały wpływ na inne ważne momenty z tego filmu. Scena w wannie o lekkim zabarwieniu erotycznym z udziałem Angeli i Franca została nakręcona bez dubli. Panie reżyserze, mamy problem. Jaki znowu problem? No, zaraz kręcimy scenę, jak Angela leży goła w wannie, a Franz wkłada rękę do tej wanny i... No przecież wiem, co jest w scenariuszu. Drugi nie przeszkadzaj. Kamera, akcja. Co się drzesz? Co się dzieje? Przecież ta woda jest lodowata. Mam się w tym położyć? Jak to kurwa lodowata? Kto odpowiada za wodę? Ja, panie reżyserze, no przecież przed chwilą mówiłem, że mamy problem. To teraz pakuj się do tej wanny i sam sobie tam posiedź. Panie reżyserze, próbowałem wcześniej powiedzieć, że w tym budynku nie ma ciepłej wody, bo ograniczamy wydatki. Ja pierdolę, dobra. Angela, wskakuj do tej wanny i to już. Mamy tylko jedno ujęcie, żadnych dubli. Wszyscy spiąć dupy i do roboty. I przynieście ręczniki dla młodej, żeby nam się goła nie zaziębiła. Kamera, akcja!
O ekipie na planie psów mówi się Mafia Pasikowskiego. Wszyscy w skórzanych kurtkach z emblematami typu parmalatka i czarnych okularach. Po kasowym sukcesie filmu Psy wszyscy faceci w kraju chcą wyglądać tak jak oni. A ultra fani Franca po premierze nawet tak samo golą głowę. Na Bogusia Lindę poproszę. I fryzjer w tamtych latach wiedział od razu, o co chodzi. Do mafii Pasikowskiego należy także nowy, grany przez Cezarego Pazurę, Franz, czyli Bogusław Linda, Paweł Edelman, czyli odpowiedzialny za zdjęcia, z którym reżyser przyjaźni się od czasów studenckich, Michał Lorenz, tworzący muzykę, oraz Młody, grany przez Olafa Lubaszenkę, który jest ojcem chrzestnym tego filmu. To on podsuwa Pasikowskiemu pomysł na psy. A sam gra jedynie epizodyczną rolę. Policjanta, który zresztą szybko ginie. Olaf Lubaszenko, który ma zobowiązania na innym planie filmowym, daje się zastrzelić już w 45 minucie. Przez co niechcący zgodził się usunąć samego siebie z najbardziej kasowego i kultowego filmu lat 90. Od środka. Jak powstawały psy. Najsłynniejszy polski film sensacyjny. Boguś, kurde, brakuje mi kogoś, kto zagrałby Ola. No a co z Olafem? Grał Kida Wybuńskiego, nie rozdwoi się. A Marek Konrad? Absolutnie fantastyczny. Grałem z nim u Bajona. A jakie ma blizny. Ostatnio rozwalił się samochodem. Spodoba ci się. Dobra, daj mi do niego numer. Marek Konrad wcześniej dwukrotnie zdążył się już zaszufladkować widzom srebrnego ekranu. Najpierw jako postać komiczna, występując w kabarecie Olgi Lipińskiej, bywał też aktorem teatralnym, a przez 3 lata, między 1988 a 1991 rokiem, zagrał rolę profesora, pracownika laboratorium farmaceutycznego w pierwszej polskiej operze mydlanej pod tytułem W labiryncie, która w każdą środę przyciągała przed telewizory ponad 16 milionów telewidzów. Czekał na zmianę charakteru postaci, jakie grywał do tej pory. Pasikowski z tej strony. Słuchaj, Boguś mi cię polecił i chcemy cię wyciągnąć z tego twojego świata rubasznych, szwajkopodobnych postaci. Zagrałbyś u mnie w Psach rolę złą, brudną, nie do polubienia przez nikogo. Będą cię za nią nienawidzić i zdradził swojego najlepszego kumpla. Fajne, co nie? Pasowałoby ci to? Widzę, że sobie mnie wymyśliliście od nowa i to kompletnie od A do Z. A kto jeszcze ma grać? No, nasza filmowa mafia i jeszcze parę ładnych dziewczyn. I tak Ola zagrał Marek Konrad. Marek Konrad na planie był trochę outsiderem. Mafia Pasikowskiego to była nowa ekipa w polskim filmie. Zgrana ekipa. Chodzili w tych samych skórzanych kurtkach z emblematami i nosili czarne okulary. Jak gliniarze z New York City lub gangsterzy. A Marek próbował się jakoś w to towarzystwo wkupić, bo i jak starszy wiekiem, to i z większym doświadczeniem filmowym. Zatem, aby było zabawnie, opowiadał młodej ekipie na planie filmowym anegdotki z życia aktorów teatralnych, bo miał w rodzinie ojca i stryja także aktorów. Młodzi się ciągle z niego naśmiewali i podczas kręcenia filmu zaczęli mówić na niego „Panie Janie”, bo zaczął im się kojarzyć z przedwojennym aktorem Janem Kurnakowiczem. Na plan zawitał także, chociaż na krótko, Artur Żmijewski, którego Pasikowski chciał już wcześniej zatrudnić w filmie Król. Tutaj zagrał zimnego drania Wolfa, handlarza bronią, o którym już na początku filmu Franz Maurer mówi, że to handlarz złomem. Aktor miał za sobą lata grania, jak sam je nazywał, papierowych ról i był już tym zmęczony, bo mimo kilku ważnych ról filmowych u takich reżyserów jak Tadeusz Konwicki czy Krzysztof Zanussi, nadal nie zagrał swojej wybitnej roli i raczej grywał postacie mało charakterystyczne. Dlatego szybko znalazł język na planie z Markiem Konradem. Wiesz co, Marek, ja to naprawdę jestem wdzięczny Władkowi, że pomógł mi złamać schematy, w jakich utknąłem. Po kilku latach na etacie bycia uduchowionym młodzieńcem, rola takiego Wolfa daje mi inną perspektywę. Nareszcie poczułem się wolny i wierzę, że wcielenie się w twardziela z krwi i kości pozwoli mi pokierować swoją karierą w innym kierunku. Ja cię bardzo dobrze rozumiem. Za mną chodzi cień profesora i przez te telenowele w labiryncie to koledzy się ze mnie śmieją, że to wstyd zagrać w takiej szmirze. A założę się o dobrą wódkę z każdym z tych, co się teraz śmieją, że jak pojawi się nowy taki tasiemiec,
to sami będą się pchać przed kamerę, żeby sobie markę wyrobić. I tak uważam, że warto dbać o to, aby być rozpoznawalnym przez widzów. I ten serial mi w tym chyba pomógł, co nie, Artur? No ba, wszystkie moje koleżanki go oglądały. Dobre miał odczucia Marek Konrad co do losów polskich oper mydlanych. Twórcy serialu W labiryncie kilka lat później zostali autorami nowego tasiemca emitowanego po dziś dzień, czyli serialu Klan. W Psach Olo, postać wykreowana przez Konrada, to cyniczny i inteligentny ubek, któremu zmiany polityczne ustroju przewracają świat do góry nogami. Nie mając szansy na powrót, zacznie współpracę ze światem przestępczym, którego reprezentantem w filmie jest major Gross, zagrany przez Janusza Gajosa. Obaj bohaterowie spotykają się w filmie przy kieliszku. Dawny agent służb bezpieczeństwa Gross nie przechodzi weryfikacji i cynicznie staje po stronie mafii i handlarzy narkotyków. Będąc już ważną postacią w strukturach przestępczych, przynosi propozycję współpracy innemu odrzuconemu przez nowy system polityczny. Olo ją przyjmuje i obaj panowie wznoszą toast w jednej tylko intencji. Na pochybel systemowi, dawnym kolegom i wszelkim starym układom. Od środka. Jak powstawały psy. Najsłynniejszy polski film sensacyjny. Reżyser mierzący 202 cm mimo młodego wieku wygląda trochę jak ojciec tych dzieci bawiących się w męskie kino i biegających z pistoletami po podwórku pozornie bez ładu i składu. Film nie ma nic wspólnego z zabawą. Scena z piosenką o Janku Wiśniewskim do dziś dzieli polską publiczność i wzbudzała wiele kontrowersji już na etapie produkcji. Pasikowski z Machulskim wciąż wałkują temat, co z tą sceną zrobić. Władek, musimy to wyciąć. W Ministerstwie Kultury tego nie przepuszczą. Ja myślałem, że cenzury już nie ma. No cenzury może nie, ale pewnych świętości szargać nie pozwolą. Pomyśl, nie szkoda ci filmu dla tej jednej sceny? Tnij jak musisz, a ja to i tak później dokleję. Władek, jak już nam to zaakceptują, to ja tę scenę zostawię, mimo że wszyscy w Zebrze są jej przeciwni. Potrzebujemy pieniędzy, bo pójdziemy na dno, a to przyciągnie ludzi do kin, zobaczysz. Poza tym, bez tej sceny film nie będzie miał takiego znaczenia. Tylko przygotuj się, młody, na falę krytyki. Jedni zjedzą cię żywcem, drudzy będą cię wielbić. Ja nie robię filmu dla krytyki, tylko dla widzów i wezmę to na klatę. To wszystko, panie producencie? Chcę jeszcze jedną rzecz zmienić. Przesuńmy przesłuchanie Franca ze środka filmu na sam początek. Pokażemy, jaka to postać. Niech widz wie, z kim ma do czynienia. A wszystko, co było później, stało się już legendą. Od środka. Jak powstawały psy. Najsłynniejszy polski film sensacyjny. Wpływ szefa Zebry na film jest znacznie większy. I to od samego początku. Zanim powstał scenariusz do Psów, Pasikowski kończy pracę nad filmem pod tytułem Policjanci z Warszawy i zanosi go Juliuszowi Machulskiemu do oceny. Oj, Władek, za dużo amerykańskiego kina się naoglądałeś. Spójrz za okno, obejrzyj wiadomości. Tam masz sensację podaną na tacy. Ubecy, zacieranie śladów, palenie dokumentów. O tym ludzie chcą teraz filmy oglądać. Tylko wiesz, tak sobie ostatnio z Olafem rozmawialiśmy, żeby coś dla naszej ekipy z planu filmu Król zrobić. Taki, wiesz, mocny film o męskiej przyjaźni. No i oczywiście Femme Fatale też będzie. Dobra, załóżmy, że to nakręcimy. Naprawdę uważasz, że przeciętny Polak chce oglądać policjantów z Miami w naszych realiach? Palm masz trochę za mało w Warszawie, co nie? My tu mamy nasze brudy. Oni tam za oceanem w Miami mają swoje bagno, a ty pokaż nasze, polityczne. I niech też będzie brudno. Wiesz, o czym mówię. Pasikowski siada przy biurku i spogląda na tytuł swojego scenariusza. Policjanci z Warszawy. Pff. No w sumie Julek ma rację. Skoro Boguś, Olaf i Czarek chcą sobie zagrać policjantów i trochę postrzelać, no to sobie postrzelają tyle, że w naszych realiach. Jeżdżąc polonezami i wartburgami. Pff. Władysław Pasikowski, scenariusz do filmu Psy. A kto umarł, ten nie żyje. Są to pierwsze słowa scenariusza.
Zdanie, które Olaf Lubaszenko ciągle powtarzał na planie filmu Król. Takie są prawdziwe kulisy powstania filmu Psy, który wyprzedził krwawy humor Pulp Fiction Quentina Tarantino. U Pasikowskiego źli ubecy rozmawiają o swoich występkach z humorem, a mafiozi, torturując handlarza narkotyków, nabijają się z jego nieznajomości języka polskiego. Wywody na temat ćwierćfunciaka z serem i jesieni średniowiecza zobaczymy dopiero 2,5 roku później. Oficjalną datę premiery filmu Pasikowskiego ustawiono na ostatni dzień roku, 31 grudnia 1992. Film bardzo szybko staje się pierwszym wielkim hitem kinowym w postkomunistycznej Polsce, ściągając do kin ponad 300 tysięcy widzów w ciągu pierwszych 15 tygodni wyświetlania, stał się najlepiej zarabiającym filmem w kinie polskim w tamtych czasach. Wcześniej, bo jeszcze jesienią na 17. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, film zdobywa 5 nagród, a Mafia Pasikowskiego ugruntowuje swoją pozycję w polskim kinie fabularnym. Ale o tym, jak powstała tak zwana Mafia Pasikowskiego i gdzie się wszyscy poznali, dowiesz się już w kolejnym, 2. odcinku serialu podcastowego Od Środka. Jak powstawały Psy? Najsłynniejszy polski film sensacyjny. Polub na Facebooku stronę Voice Up Agency, gdzie dowiesz się nie tylko więcej o tym serialu podcastowym, ale też o kolejnych naszych produkcjach. Scenariusz Przemysław Kazanowski. Narracja i opracowanie dźwiękowe Tomasz Śliwiński. Produkcja Wytwórnia Podcastów Voice Up Agency.